Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków bonsai Niwaki. Nadeszła jesień, także przyszedł czas na formowanie Niwaki. Formowanie sosny, do której właśnie teraz zmierzam. Sosny czarnej, którą formuję, stylizuję. Zajmuję się nią już od około 2 lat. Pierwsze zabiegi zostały wykonane w 2020 roku. Także od tamtej pory było chyba bodajże 4 spotkania. Teraz przyszedł czas na kolejną pielęgnację. Prace będą polegały na wyczyszczeniu gałęzi ze starych igieł i selekcja gałęzi poprzez wycinanie nowych przyrostów, długopędów. Tego typu zabiegi wykonuję praktycznie przez cały okres, to znaczy oczywiście wtedy, kiedy znajdę na to czas, ponieważ w tym roku naprawdę dużo, dużo się działo. O tym już niebawem, bądźcie czujni. Natomiast teraz jedziemy po prostu do kolejnego projektu. Pracę na sosnach w ogrodzie wykonuję praktycznie do momentu w sezonie, aż pozwala mi na to pogoda. Także w Polsce mamy złotą jesień, jeszcze w październiku, przede wszystkim w październiku. Zdarzają się takie momenty, że do końca, do ostatniego dnia październiku ja jeszcze pracuję w ogrodzie. Październik, listopad to prace, które wykonuję głównie na sosnach. Wykonuję głównie na sosnach, ale październik, listopad to również miesiąc, gdzie przycinam drzewa liściaste, to jest owocowe, tak żeby już w momencie wiosennym drzewa mogły ruszyć z pełną parą, pełną energią w nowych, wyselekcjonowanych gałęziach. Ale dzisiaj mówimy o sośnie. Sosna czarna już jest troszeczkę zaawansowana. Gałęzie zostały wyselekcjonowane w taki sposób, że po prostu ułożyłem je w odpowiednie tam chmurki. Czekajcie, przejdziemy na bardziej fajniejszą nawierzchnię. Tutaj zabytkowa kostka. Może wyjedziemy na nowoczesny asfalt. Okej. Tak. Tak jak już powiedziałem, sosna już ma pewną formę. Gałęzie są już ułożone na jakichś tam poziomach. Kwestia teraz tego ich utrzymania i zagęszczania, że tak powiem, tych chmurek. Cała korona jeszcze jest bardzo mocno do pracy, ponieważ drzewo zostało znacząco skrócone. No i wyprowadzam przewodniki, które miałyby stworzyć koronę, wierzchołek drzewa. Drzewo ma około 5 metrów wysokości. Jest to dosyć drzewo, które wymaga dużo pracy, także bierzemy się do roboty i za chwilę pokażę wam, jak ta sosna wygląda. Tylko muszę tam dojechać. Aura dosyć mglista, ale dzisiaj ma być dość pogodnie, w sensie bez deszczu i bez większego wiatru. Także zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. No, pokażę wam jeszcze z tej strony. Sosna już tutaj wstępnie została ułożona na dole, natomiast dzisiaj czas na pracę u góry. Także jak widzicie, poziomy są. Sosna się coraz bardziej zagęszcza i przede wszystkim w sposób bardzo dobry i jakościowy. Tutaj gałęzie jeszcze na bambusowych rusztowaniach. Bardzo ułatwia to doświetleniu rośliny, przyrostów. Dzięki temu szybciej pojawiają się nowe świeczki, z których pojawiają się przyrosty. Potem długopędy, które możemy wyciąć
i zastymulować do wzrostu pędy, pąki śpiące i krótko pędy. Szykuje się dobra zabawa. Jako, że nagrywam już Wam ten film, to pomyślałem, że zdradzę Wam pewną wskazówkę. Otóż ja podczas tworzenia bonsai, tu akurat znajduje się pod sosną, podczas tworzenia niwaki, przepraszam, to wykorzystuję skrócone gałęzie do mocowania do nich drutów. Ale zanim przymocuję do nich druty, robię taki myk. Popatrzcie. Tu tworzę z nich dziny. Gałęzie ściągam z nich korę i imituję z nich uschnięte, ułamane gałęzie. Dodaję to pewnego rodzaju charakteru drzewku, dojrzałości i starości, ale przede wszystkim pomaga mi to, żeby przywiązywać do nich pewnego rodzaju odciągi za pomocą drutu, czy na przykład bambusowe rusztowania. Jest to dobry myk, także polecam. Także efekt końcowy już niebawem. Zostańcie ze mną. Niech bonsai niwaki będą z Wami. Ciao!